Hej, 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 cześć, siemano, witam z wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gotika Trójki. Jesteśmy tutaj w Okarze i teraz zastanawiam się, co zrobić dalej. Kamień Druidów Porgana. Ktoś gdzieś kiedyś pod jakimś odcinkiem pisał, gdzie ten Kamień Druidów jest, ale próbowałem to przed chwilą na szybko znaleźć i nie znalazłem. Nie wiem, czy ten komentarz został usunięty, czy ja po prostu jestem ślepy. W każdym razie nie zauważyłem go nigdzie. Ostatnio udało nam się zrobić zadanie, żeby przeprowadzić tej ludzi do... no tu. A następnym zadaniem, jakim chciał się chyba zająć, z tego co mi dajecie rady, to albo pójść do Silden, to jest jedna z opcji, albo do Goty. I teraz pytanie brzmi, która opcja mi bardziej odpowiada. Wydaje mi się, że możemy się przejść do Goty. Ze szkieletami sobie jakoś tam radziłem. Większym problemem były te zombiaki. O ile tam nie będzie tych gnojarzy, to na luzie sobie powinniśmy poradzić, wyciągając po jednym szkielecie, ewentualnie po dwóch. To raczej nie powinno być z tym większego problemu. Więc myślę, że udamy się do Goty. Zwłaszcza, że ja mam tam tylko wlecieć, zabrać kamień teleportacyjny i spieprzać. Z tego, co właśnie pisaliście mi też. No zobaczymy. Jak się nie uda, to się zawsze można cofnąć, prawda? Od tego mam save'y, żeby z nich korzystać. Ale wydaje mi się, że powinniśmy sobie poradzić raczej. Szkielety nie są zbytnio skomplikowane. A samego nawet demona, wydaje mi się, że jakbyśmy to dobrze rozegrali, to gnoja bym mógł jakoś zablokować i zabić, patrząc na to, że morduje sobie trolle z palcem w dupie, więc... nie sądzę, żeby był to też... znaczy, zależy. Nie wiem jaką mechanikę walki ma ten demon. Więc też nie wiem, jak sobie z nim poradzę. Ale... no się zobaczę. Idziemy sobie do Goty. Zobaczymy, co tam mamy. Też trzeba wykonać jakieś zadania dla buntowników kolejne. Żeby dostać więcej reputacji, żeby lepszy pancerz sobie kupić. No i... co? No trzeba grać, no. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie wszystko. W ogóle ten odcinek chyba wlatuje... tak, on jutro wlatuje. To on wlatuje... w ogóle dzisiaj wyjątkowo wcześniej nagrywam ten film o pierwszej. Ten film wlatuje w Sylwestra, także życzę wam wszystkim szczęśliwego nowego roku i... bawcie się dobrze w Sylwestra. Postarajcie się nie wysadzić. Orkowie. Ci orkowie będą mieli do mnie jakiś problem? Nie wiem. Teraz się dowiemy. Nie, są dosyć pokojowo nastawieni. Znaczy, powiedzmy. Faring, czy to jest kurwa znak drogowy? O panie. Fajnie, fajnie. Fajnie się bawić. O! To niebezpieczne miejsce dla Mory. Ej, tam. Ten zamek jest pełen ożywieńców, Mora. Lepiej się stąd zabieraj. Daj mi spokój. Kto tu dowodzi? Potros siedzi w wysokiej wieży, o tam. Was też kiedyś zabiję. Dobrze, czyli ty ze mną pohandlujesz. A, ty sprzedajesz jakieś takie pierdoły. Aha, ty sprzedajesz też pancerze najemnika orków. Okej. Czyli to jest tak jakby wasza siedziba tutaj. Przy Gocie. No sponio. Czemu by nie? Ktoś to jeszcze tutaj taki ten ktoś chce z nim porozmawiać? Ktoś ma tutaj imię? No, tam jest zamek. Tam się zaraz udamy. Ale najpierw chciałem się, mówię, tutaj rozejrzeć. Ej, ty! Czemu biegasz na wolności, Mora? Gadaj, albo wygarbuję ci skórę. Daj mi spokój. Mam cię wspierać. Kto przysłał takiego słabiaka jako wsparcie w to przeklęte miejsce? Nie próbuj mnie oszukać, bo wsadzę cię do celi razem z tym drugim. Co tu robisz? Dowodzę posterunkiem Gota. I traktuj mnie z należnym szacunkiem, słabiaku. Okej. Posterunkiem? Czego tu strzeżesz? Goty i zamku nędznych morwojowników, nazywających samych siebie paladynami. Niegdyś tacy dumni, a teraz skazani na wieczny żywot i tułanie się wśród pozostałości swych budowli w Gocie. Co się stało z Gotą? Naprawdę nie masz pojęcia, co tu się dzieje, co? W czasie wojny Gota była fortecą paladynów.
Rzuciliśmy na nich wszystko, co mieliśmy, ale nie potrafiliśmy ich pokonać. Zakopali się w swym zamku jak żuki w gnoju. Z ich arogancją mogliśmy skończyć dopiero po wezwaniu na pomoc samego Beliara. Demon zniszczenia przeciągnął ich ulicami i skazał wszystkich na śmierć za życia. Skoro miastem włada demon, to po co go strzeżesz? To za trudna zagadka dla twojego ptasiego muszczku, co? Jesteśmy tu, aby kontrolować demona. Nakazał nam to Xardas, nosiciel mocy Beliara. Co by się stało, gdyby potwór oswobodził się i zaatakował inne ziemie? Jaką zbrodnię popełnił więzień? To buntownik. Gdy nadejdzie właściwa pora, czeka go egzekucja na oczach wielu mor. Co wiesz o Xardasie? Nawet tutaj odczuwam jego moc, mimo że jest tak daleko. Gdzie dokładnie przebywa? Wybudował wieżę na pokrytych lodem stokach wschodnich gór. A to już jest jakaś informacja w ogóle. Wschodnich gór? Gdzieś tu? To jest jakaś dosyć, nawet dosyć istotna informacja. Ale dobrze. Uwolnij więźnia. Czemu miałbym to zrobić? Nie mogę się doczekać twoich prób Gorna? Przekonania mnie. Okej. Ile muszę ci zapłacić za jego uwolnienie? Musiałeś postradać zmysły, Mora. Sądzisz, że da się mnie tak łatwo przekupić? Musiałbym otrzymać mnóstwo złota, abym zapomniał o swych zasadach. Ile konkretnie? Ha, nie stać cię. 2000 sztuk złota. Okej. Faktycznie drogo. Ale... może da się to zrobić w inny Zaraz sposób. Ci pokażę, który z nas dwóch jest słabiakiem. No, no. Czyżby? Poczekaj, już niedługo legniesz w gnoju, Mora. Nikt mnie nie pokona, Mora. No dobrze, chodź się ponapierdalamy. Mam tarczę, ty nie, więc mam przewagę nad tobą. Hehe, prawie że. O, faktycznie Gorn tam siedzi, się patrzy, jak się napierdalam z potrosem. Mikrofon mi zasłania HP, nic nie widzę za bardzo. Muszę go sobie przestawić, albo siebie przestawić. No pierdolnij mi jakimś mocnym atakiem, żebym mógł ci ładnie odbić. Bo ja nie mam energii, no to dlatego tak napierdolam jak anemik. Ła! To bolało. Ła! Kurwa, jeszcze mi pobije. Tak się nie godzi. No, atakuj. To się odmachnę. No to gnoju! Przyjąłbyś na pysk obrażeń jak mężczyzna, a nie jak... To było niesprawiedliwe, to już było po ataku, jakby animacja się skończyła, cholera. Czemu ja dostałem obrażenia? Czy ja w ogóle mam HP na pewno full? Okej, może zanim pójdziemy do kolejnej walki, to naprawię swój poprzedni błąd i wyleczę się do maksa. Dawaj, Patros. Nikt mnie nie pokona, Mora. No tutaj bym się nie zgodził, ale okej. Ła! Chyba tak szybko w ogóle tam się wyprułem z energii. Czy jak on mi przypierdoli, to ja... Tracę jakoś... No trochę jej tracę. Aż kurwa, no. Muszę pamiętać, że ta, że ten ich kurwa wirnik się kończy jeszcze obrażeniami po samej animacji. Co nie ma żadnego sensu, ale tak jest. No przecież się blokowałem. Ała? Noż kurwa. No znowu dostałem wrażenie jakieś z dupy. Dobra, muszę się skupić. Początek walki idzie dobrze, a potem z czasem coraz gorzej. Nie wiem, co się dzieje. Najebie mu, ale potrzebuję kilku prób. Yeah!
No właśnie, ten jego bir, kurwa, miecza zabiera mi całą energię, bo ja blokuję chyba 16 ataków pod rząd. Zanimowanych, jak i niezanimowanych. Dobra, najebałem gnojowi. Trochę zeszło, ale jednak... Trzecia próba do 3 razy sztuka. Może teraz uwolni Gorna za darmo? Nie sądzę, ale może. O, przepraszam. Daj, wstawaj, gnoju. Mogę się... O, debugging. Masz, gnoju. Mi cały ten, cały interfejs lata. Dawaj, Potros. Potros? Potros? Jak ty masz na imię właściwie? Potros! No, czyli dobrze mówiłem. Czekaj, pierdolić. Cię dorwę, mora. Dobra, jestem chyba kamień teleportacyjny? Czego chcesz? Uwolnij więźnia. Po moim trupie, mora. Da się zrobić, ale dobra. Czyli muszę ci zapłacić za Gorna. Mam 2000 golda. I mógłbym ci za niego zapłacić. Czysto teoretycznie. Coś chciałem sprawdzić. Aha, co ja dostałem? Wow, znalazłem samodzielnie kamień teleportacyjny. Jestem z siebie dumny. Dobra. Uwolnimy Gorna, ale zaraz. Najpierw się podejdę, sobie podejdę tutaj jeszcze. No nie wiem, czy Gorn, jak go nie uwolnię. Kurwa, zombiaki. Tego się obawiałem. Nie wiem, czy jak Gorna nie uwolnię, to czy on przypadkiem bardzo mądrze nie postanowi pójść mi pomóc w odbiciu goty. Być przydatnym. No, na taką jak pojebane. Prędkość ataku zombiaków powinna być zakazana. Uła, teraz to jest problem. Wcześniej nie było problemu, teraz dopiero jest problem. Szczęście, ona nie miała jakoś dużo obrażeń, więc jak mi się uda wstrzelić... Znaczy, mogę po prostu przyjąć trochę hitów na klatę, zanim zdechnę. Aczkolwiek coś czuję, że będziemy się tutaj bardzo, bardzo dużo regenerowali. No, one mają, kurwa, zdolności walki jak najlepsze szermierze. Szkielety nie stanowią problemu. Problem stanowią zombie. Ktoś tam sugerował w komentarzach, że to może być kwestia jakiegoś patcha, którego mam wgranego. Ale te patche dużo dobrego też mi robią. Więc wolę teraz nie reinstalować gry i ich nie usuwać. Poza tym to byłoby dużo jebania z tym i mi się nie chce zwyczajnie. Hehe. Jak tam czas wygląda, to się w ogóle nakrywa? Tak, 12 minut. Wszystko mi to jest zasłania, wszystko. Mikrofon sobie trochę obniżę. Teraz powinno być lepiej. No zapraszam cię, kolego. No jak tak pojedynczo i będziemy wybijali, to pójdzie jakoś. Tylko pytanie, czy tutaj nie ma ich setki, to nie zajmie 5 lat, ale... Nie, żeby nie miał czasu jakoś, nie? Siedzę i gram w grę, no to jest sama przyjemność. Dawaj, kolega. Z nimi trzeba po prostu uważać i na dystans się trzymać. I atakować pomiędzy ich atakami dokładnie. A, kurwa. Dobra. No, trochę będę musiał tutaj... Znaczy, w sensie, no nie idzie mi najgorzej, nie? Szkielet. Szkielet mnie napawa optymizmem. Może za szkieletem nie będzie wielkiego problemu. Nie chcę za bardzo do przodu wybiegać. Żeby przypadkiem, no właśnie, nie zrobić tego, co właśnie zrobiłem. Kurwa, niestety trochę szybciej ode mnie zaatakował. Chciałbym się pozbyć na szybko jednego ze szkieletów. Dobra, nie, to nie ma sensu. Jeszcze raz, potrzebuję jednego gnoja. Albo maksymalnie dwóch, nie? Albo ja wtedy nie mam świadomości, że zaraz kolejny śmieć podejdzie. To mi się prościej walczy. Jednego kolegę bym chciał. Dobra, idzie. Sam? Sam. No i zajebiście. Jeden nie będzie stanowił żadnego problemu. Samotny szkielet jest do zajebania. Gorzej jak to dwa szkielety i zombie. Dalej, zbieraj to tutaj. Dropi. Drogi to nie jest, ale grosz to grosza i wiadomo. Zombie? No niestety zombie są straszliwie powolne do momentu, w którym się do mnie nie zbliżą. Tak mi przyszedł pomysł do głowy. Ja mógłbym go wystrzelać pewnie zanim on to w ogóle podejdzie. Jakbym był bardziej celny.
Ale mogę go zawsze trochę obić. To mi ułatwi późniejszą walkę. Chodź tu, gnoju. A masz przebity łeb strzałami. Moc klątwy jest silna. Dobra. Dawajcie mi tego szkieleta, który mi wcześniej wcześniej tak dojechał. O, biegnie. Tup, tup, tup. Coś ciekawego tutaj w ogóle będzie w tych ruinach? Jest jakiś lucik fajny. No, szybki atak próbował wykonać. Szkoda, że mu nie wyszło. Do piochu. Jakaś kuźnia. Będziemy połączyć słowo kowadło i kuźnia. O, kolejny kamień teleportacyjny do goty. W porządku. Dawaj mi kuferka. Co w nim? Jak zwykle nic ciekawego. Trudno. A w tym kuferku? Też nic ciekawego. No. Zawsze coś. Jakiś czarny robar może? Nie. Czarne robary się kończą, więc trzeba byłoby uzupełnić zapasy. Dawaj Coopera. Złamany. Złamany? No weź się w garść. Otwieraj, gnoju. Dobra, zwrócili nam jeden wytrych, więc nie będę tutaj się kłócił. To jest jeszcze jedna chatymka. Tam jest jakaś dziura w ścianie. Tam jest jeszcze jeden szkielet. Ja mam dziurę w ścianie, obczaju. Cmentarz? Nie wiem, co to jest. W każdym razie chodź. Tam widzę zombiaka, kurwa, ze wszystkich stron mi otaczają przeciwnicy. Dobra, dwa szkielety. Na chuj ja tego save'a robiłem, teraz się będę męczył. Dobra, jeden szkielet nie ma tarczy, to jest moja przewaga nad nim. Trzeba się go jak najszybciej pozbyć najlepiej. Dobra. Ej, nieźle poszło. No, dajesz. Dobra, no naprawdę, nieźle poszło. W ogóle był za ten dziwnie skrzykoczący głos. Dziura w ziemi, czy dalsza część miasteczka? Dziura w ziemi. Dużo was... Uła, ale słyszałem, jak się broń wyjmuje. Uhuhu. Jak tu na mnie wyjdą, to wszyscy kurwa naraz. Albo i nie. Albo żaden. Dobra, chodźmy w tę stronę najpierw. Zatem. Trochę się cykam. Ty tutaj sam? Masz kolegów? Nie wiem. Oj, kurwa, za szybko tarczę puściłem. W ogóle, dlaczego tu się podpalały pochodnie o danej godzinie? Co to ma być? Chyba się podpaliły, mi się tak wydawało. Że wcześniej się nie świeciły. Trochę się skupiłem na szkielecie, żeby mnie nie zabił, ale wydawało mi się, że właśnie się zaświeciły. Dosłownie wszystkie naraz w jednym momencie. Tutaj w ogóle nic nie ma, co za bullshit. Jak tak można? Co jest, kurde? Czemu to są jakieś puste pomieszczenia? To tak się nie godzi. Tutaj coś chociaż? Dupa, nic tu nie ma. Ale bullshit. Czuję się oszukany. A cholery, ten szkielet tutaj stał. Czego on pilnował? Nawet nie ma żadnego lutu. Dobra, dziuro, wracam do ciebie. Że teraz mnie nie przestraszy. Wyciąganie setki broni. Kurwa. Ilu was tam jest? Dwa zombiaki i jeden szkielet. Sobie, no właśnie, wziął tego szkieleta tutaj. Oni się tam znudzą maszerowaniem powolnym w moją stronę. Ja w tym czasie tego szkieleta zabiję. Potem tam widziałem, że jest jeszcze jeden taki szkielet. Samopas biegający. Więc nie powinno być problemu. Ciup, porobiony. Dawać nexta. O, ten tam lezie? Nawet mu idzie jakoś. No to chodź. Jak jesteś taki napalony. Chodź, nie! No i chuj mi na grób. Dobra. Chodź. Dosłownie. Patrząc na te groby tutaj. Chodź, ziomeczku. Nie zrobię ci krzywdy. Dłużej. Dużo większy niż ktoś inny ci już zrobił. Dziabaj. No i po ptokach.
No to trochę będziemy tutaj te szkielety czyścili, no ale... Dawaj nexta. No nie moja wina. Sami mnie tu skierowaliście, więc teraz patrzcie, jak czyszczę powoli szkielety. Takie życie. Ja mam tu notację. Tu się coś dzieje, tu się skończyła walka. Rozdziały porobię. Nie, nie porobię, nie będzie mi się chciało, co wy. Ale mógłbym, ale nie zrobię. Jestem zbyt leniwą bułą. Zębiaki tam są upośledzone. Myślę, że dobrze będzie je wystrzelać z łuku. Chodź tu, kurwo. Gnoju. Nie blokuj się na każdej barierce, jaką masz po drodze. Chodź. Tak się zastanawiam, czy w ogóle sens jest czyścić te szkielety tutaj? Ja się poza tym, że dostanę sporo expa, nie? Każdy szkielet 200... Jezus, jak mnie leje. Jakie combo mi na pysk zarzucił. Weź się, kurwa, uspokój, kolego szkielet. O, no właśnie, level up. Ile mam w ogóle, kurwa, punktów umiejętności? 71 punktów umiejętności, one tutaj leżą i się kiszą, trzeba je na coś wydać. Hajsu też nie mam mało, więc stać mnie na ulepszenia. Po prostu ich nie robię. Dlaczego, zapytacie? Otóż, dobre pytanie. Powinienem się tym już dawno zająć, ale jestem upośledzony. I tego nie robię. Tu też nie wiem, na co wydać. W sensie, prawdopodobnie sobie wymaksuję siłę. No. Czy ty możesz przestać się kitrać za tym słupkiem? No i się znudził chłopak. Ty! Gdzie leziesz, pacanie? Chodź tu, kurwiu. Tak próbuję ten płotek przelobować. Ale mi nie wychodzi. Jebłot! Dobra, zabiję go zanim w ogóle do mnie podejdzie. Z tym drugim będzie trochę więcej zabawy. Nie dałem w ogóle strzał. Nie mam zielonego pojęcia. Teraz sprawdzę. Dobra, pani zombie. Do piochu. Teraz tego trzeba polobować. No, przestań łazić w tej wewte. Ale zajebiście unikasz strzał. Lepiej niż ja. Prawdę. Ja bym tak nie umiał. No. Nie, no nie puszczę jakiś strzał. Legno ja. Został ostatni przeciwnik w tej dziurze. Teraz będzie można pozbierać lucik. Ciekawe, czy cokolwiek wartościowego tutaj znajdę. Nie, może w sumie... A, no tak, zapomniałem, z czym ja walczę. Z mistrzem walki bronią. Właściwie to pałą. Nie wiem, czy to bronią można do końca określić. Ała, kurwa, jak mnie sponiewierał. Masakra jest z tymi zombiakami. No ale da się z nimi walczyć, no. Po prostu nie można pozwolić, żeby dwóch naraz atakowało, bo to jest wtedy pewna śmierć. Nic się nie da zrobić, można jedynie umrzeć. Co? Gdzie? Co? Jeszcze? Halo? Co to było? To nic nie da. Gdzie jest przeciwnik niby, cholera jasna? Z tej strony, z tamtej? Tamtej podejrzewam, że gdzieś z tamtej dziury wyłazi. O, ta. Jest tam zombie. Daj, mam muzykę waleczną, tak. Muzykę do walki. Tu jest jakaś dziura kolejna. W tej dziurze co? Co to za pojebane dźwięki słyszałem przed chwilą? Czoko szoszo. Demon? Nade mną? Teraz nic nie słyszę. Dziwne. Słyszałem przez chwilę jakieś dziwaczne dźwięki. Dobra. Coś idzie. Nie wiem co. Ale cokolwiek wyjdzie przez te drzwi, nie ustąpię. Drzwi, dziurę. Słyszycie to? Nie wiem, czy wy słyszycie, ale na pewno. Dobra, spierdalam. Nie będę walczył ze szkieletem i zombie na raz. Szkieleta da się ładnie wyciągnąć, bo jest szybszy niż zombie. Można się najpierw nim zająć, a potem zabić zombiaka. Kognuj ma tarczę, więc nie tak łatwo się tego zabić, jak tego poprzedniego. Dobra. Przedostaniesz dwa razy w pysk i zdechniesz.
No nie, kurwa mać. Nie tak miało wyglądać. Nie wyszło mi. Nadziałem się na miecza. Na szpadę. Dawaj gnoju. O i się zablokował. Dobra, nie żyje. Ty kolega. Dobra, chodź, będziemy się potykać. Jesteśmy na równym poziomie. Ja mam w chuj mało HP. Ty masz normalną ilość. No atakuj mnie. Dobra. Te jego szybkie ataki są naprawdę szybkie. Ła, ła, ła. No ty gnoju wstrętny. Dobra, jeszcze jeden hit. Dobra, żyje, 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 ale co to za życie? Quick save, idziemy spać. Nie będę marnował czasu, żeby żyć teraz. Całe to HP zregenerować, to mi zajmie pół godziny. Jest. Przespałem się chyba do południu. Południa. Bo pierwszy raz w ogóle wykorzystałem z innym... Chociaż nie. W Kronikach Myrtany dużo razy spałem. Do innych godzin niż do rana. Bo trzeba było w nocy coś zrobić. Gotika dwójki już nie pamiętam jak nagrywałem. To tak dawno było. O, czarny robar, zajebiście. Będzie co palić. O, metalowy kufer. To był ostatni. Potrzebuję wytrychu. Poważnie? Nie masz wytrychów? Co za gówno. Serio? Muszę się cofnąć do tego obozu orków. Tam pewnie ktoś będzie miał mi sprzedać wytrych. No bez wytrychów tak. Się nie da żyć. A tutaj mamy kolejną. Tak. No kurwa jego mać. Te zombie są popierdolone. Przyrzekam. Nie ma chyba bardziej przegiętego przeciwnika w tej grze, póki co. Przynajmniej ja nie spotkałem. Nie mam wytrychów. Gdzie ja tą jaskinią dojdę? Aha, tu. W porządku. O! Uhuhu! Czyli ja nie muszę się pakować do samego zamku. Potrzebuję wytrychu. Interesting. To mamy możliwość dostania się do Vanguardu. O, to nagle gra stała się interesująca. I to bardzo. I co z tym kamieniem mam zrobić? Mam iść do Vanguardu po prostu? To na pewno wiadomo, się cofnę. Do... Gdzie? Jak to się nazywa? Okary. Do Okary się cofnę na pewno. I tam się pogarnia rzeczy najpierw. Czy ty mi sprzedasz może wytrychy? Ty nie. A kolega, który na zewnątrz sprzedaje rzeczy, jest w stanie mi sprzedać wytrychy? Bo nie ukrywam, że mi się cofnął i otworzyłbym te skrzynki, bo wkurza mnie to, że tam ten lód leży taki niepilnowany. Że nawet szkieletów tam nie ma. Nie, też mi nie sprzedasz wytrychów. No to pewnie musiałem się gdzieś indziej cofnąć. Dobra, w każdym razie. Przytomnie może nie wypuszczę jeszcze tego Gorna, bo jeżeli on faktycznie będzie mi tam do tej goty próbował się wepchnąć, to nie wiem, czy mi to jest na rękę, szczerze powiedziawszy. Bardziej by mi się opłacało właśnie go nie wypuszczać i przejść się do Okary, skoro mamy już ten kamień teleportacyjny, tak? Bo to jest to zlecenie, nie? A nie, to jest uwolni gota od klątwy. Ratuj Gorna. Ja nie miałem zadania, żeby się dostać do Vanguardu? Czy mi się to przyśniło, czy kichuj? Dobra, no nawet jeżeli nie miałem zadania, żeby się dostać do Vanguardu, no to mogę się przejść i powiedzieć, że ej, mam ten, runę. Chcesz runę? Pokaż mi swoje towary. Też nie masz... Kto ma wytrychy? Ty masz wytrychy? Daj mi wytrychy. Dupa, nie wytrychy. Chuj ci w dupę. Kto mi może sprzedać wytrychy? Znaczy ja wiem, kto mi może sprzedać wytrychy. Ci tacy najbardziej podstawowi handlarze, ale nie wiem, czy to jest jakiś taki. No już gadałem, wypierdalaj. Zajmij się swoimi sprawami. Nie mogę. Do zobaczenia. Już dalej nie mogę, ale marudzisz. Hram. Hram Minosa. Czy ja się tu mogę zaklęć nauczyć? Daj. Ty. Takich na stałe zaklęć? Od Inosa prosto? Ciekawe. Patrząc na to, że jesteśmy jakimiś tam wybrańcami Inosa, to ma to sens poniekąd.
O, tu był chyba jakiś handlarzyna, który byłby mi może w stanie sprzedać wytrychy. Muszę się nauczyć, że trzeba skupować te gówna. Bo bez tego jest ciężko. 9. No dobra, dawaj. To jest tanie jak barszcz. Czego ty mnie możesz nauczyć na złodziejstwie? Wygrać innych? Nie, no to mnie nie jara. A, jak już ty jesteś, to przy okazji można byłoby się nauczyć chyba siły, nie? Ile ja tam mam siły? 210. No to tak 40 punktów. Mam kamień pozwalający teleportować się do Vanguardu. Więc go użyj. Szybko. Pomów z królem. Bez przesady, może nie tak szybko, ale nauczysz mnie walki? Silne parowanie ciosów tarczą. Kusi mnie to, ale nie wiem, co mi to daje. Co daje silne parowanie ciosów tarczą? Nie wiem. Pewno wiem, że mi kazaliście, w sensie no, radziliście mi dobić sobie siłę do 250. Tak też zrobię. Tak sobie zostawię na razie. To silne parowanie ciosów tarczą. Co to mi daje? Czy to mi zmniejsza po prostu zużycie energii przy parowaniu? Bo jeżeli tak, to może i bym był chętny to wziąć, ale jeżeli nie, to nie wiem. Mam iść do króla, do Vanguardu. W ogóle, what the fuck. Bardzo szybko ta gra eskaluje w tym momencie. Też czytałem poradę od was, że jakbym chciał się dowiedzieć, że sobie poradzę w Vanguardzie, to żeby się przejść do orków, które oblężają Vanguard. I tam ich trochę sobie pomordować. Jeżeli sobie z nimi poradzę, to powinienem sobie poradzić z tym, co się znajdzie w środku Vanguardu również. Może ten moment. Jak już tu jestem, to może sobie podejdę jeszcze do Hamlara i zobaczę, czy on mi sprzeda jakichś tych wytrychów. Masz wytrychy? Czy już od ciebie kupiłem? Nie, masz 7 wytrychów, no to dawaj. Czy ja w końcu byłem otworzyć te skrzynki w gocie? Chyba nie. Nie, bo tam nikt mi nie sprzedawał wytrychów, okej. Teraz już pamiętam. Może się tam jeszcze cofnę w takim razie. Miałem spróbować zabić demona. No szybko zrezygnowałem z tej goty. Te ścierwojady się zrespiły, czy jak? Ouu. No tak, bo ja mam teraz lepszą broń, więcej siły, no to większe obrażenia też, nie? Zajebiście. Ścierwojadna strzała? Kurwa, nie zjeżdżaj mi tu. Ktoś mnie goni. Nie. Ten ścierwojad? Gdzie jest ten ścierwojad? Halo. O, tu. Kto tam pierdoli tak do siebie? Nie wiem, on też się bije z wilkami. Uj, będę kichał. Przepraszam. Nie pomyślałem o wyciszeniu mikrofonu. Mam nadzieję, że nie było tego jakoś super słychać. A, jeszcze się pogubiłem. Przez to kichnięcie. No też co mi w sumie szkodzi wyczyścić pokół Vanguardu. O, dzik. Dawaj gnoja. O ty kurwa. No mam więcej obrażeń. Dzik na 3 strzały? Zajebiście, panie. Żeryj. Mówiliście też, że się przyda pójść w żywotność na pewnym etapie. Nie wiem na jakim etapie. Nie wiem, czy jestem na tym etapie. Ale gdzieś kiedyś tam ponoć się opłaca pójść w żywotność. O, tego nie mogłem bawcze się otworzyć? Złamany. Nie marnuj tych wytrychów. Nie mam ich tyle, żebyś mógł sobie je marnować. Otwieranie zamków. No, otwieranie zamków mi chyba many brakuje, nie? Ile wymaga otwieranie zamków many? Co mnie atakuje? Kurwa, dziku! Ja tu byłem wcześniej, was czyściłem. Skąd wyście się tutaj wytrzasnęli? Nie rozumiem. Zrespiły się gnoje. Jakiś skrypt uaktywniłem, czy po prostu się zrespiły po jakimś czasie? Co ty sprzedajesz? Nic. Okej, to spierdalaj. Pytanie, czy wam chodziło o to, że jak sobie poradzę z orkami pod Vanguardem, to sobie poradzę w Vanguardzie. W tym sensie, że po prostu wpierdlając się w nich i zabijając. Czy też tak jak ja to mam w zwyczaju, po prostu wyciągając ich pojedynczo jeden po drugim i bardzo mozolnie ciułając po kolei. Nieśpiesznie. Bo orkowie są równie głupi jak każda inna istota w tej grze. Po prostu pyk. Pyk. To jest taki inny. No właśnie. I biegnie sobie. Debil. Kurwa mać. Nie mam zamiaru się zatrzymywać.
Mam zamiar się wycofać, tak żebyś mnie nie zajebał. O ty kurwa! Tego się nie spodziewałem. Ja w ogóle chyba bez HP tam podlazłem. Tu jeszcze batacha wilków biega, ja pierdolę. To się wjebałem na minę dosłownie. Czy on mnie zdjął na dwa strzały? Tak do mnie to teraz dotarło. Czy on mnie zdjął na dwa strzały? Bo jeżeli tak, to nie wróżę sobie świetlnej przyszłości. Czy ci orkowie to są coś bardziej do koksani? Czy kichuj? Bra, zanim do orków. Tam z tej wyczy. Mhm. Oczywiście, że tak. Nie ma problemu. No, zatruwaj mnie w cholerę. Co mi się może stać? Leczę sobie chorobę. Czy ja wyleczę chorobę zamiast trucizny? Gdzie jest odtrutka? Debil. Trudno. O, gulasz. Mam tego sporo, to się tego nażrę. 40% zdrowia zamiast 20%. A przecież szybciej pójdzie. Niestety krwiopijca potrafi mnie zatruć i to jest jej największa wada. No chodź tu, wilk. O ty kurwa. Gin śmieciu. Skąd te wilki tutaj przylazły? Przecież tu nie ma żadnych wilków. Czemu mi jakieś wilki w plery dojechały, skoro tutaj nie ma żadnych wilków? Co tu się wydarzyło, przepraszam najmocniej? Skąd ten wilk? Nie wiem. To jest plaża jeszcze jakaś. Też bym sobie zwiedził chętnie. Jak ta plaża idzie od Ardę i aż... O, interesting. Quick save. Jeszcze raz spróbujemy sobie tego orka zabić. Jeżeli się okaże, że on ma mnie na dwa strzały i tak mnie rozpierdala na drobne, to nie wróżę sobie świetlanej przyszłości wewnątrz bariery. Ale to jest zwykły wojownik, no to by wyglądało. Masz jakąś potężniejszą broń, czy o co ci chodzi? Po prostu... O Jezu, jak to bije. No ale to ten jebany zbagowany atak, głupi. No. To mi zżera w sekundę całą energię. No to jest kurwa niesprawiedliwe, nie? O, tak rób. Gdy mam okazję jakoś zareagować na ten atak, a nie. No ja nie mam energii w ogóle. No dobra, zabiłem gnoja. Nie mam zielonego pojęcia, czy on jest jakiś silniejszy, czy nie, czy ja po prostu, kurwa, jestem słaby. Wszystko jest sobie możliwe. Ale no jakby tak po kolei można sobie poczyścić ten węgar. Tylko nie wiem, czy ja mam to na wszystko na odcinku robić, czy po prostu sobie to wyczyścić tutaj dookoła i przyjść do was, jak już będzie spokój. Może to mocniejsze parowanie tarczą wcale nie jest aż takim złym pomysłem. No bo to zajmie mi wieczność czyszczenie tych skurwibąków tutaj. Naprawdę. Nawet nie przesadzam. To zajmie autentycznie wieczność. Chyba, że będą tak współpracować jak ten kolega tutaj. Który został mu na strzała, no. Jak będą tak współpracować, to może nawet to zajmie pół wieczności. Ale wciąż w chuj dużo czasu. Dobra, ścierwojad leży. Ty jesteś jakiś mocarniejszy, czy co? Bo to ty mnie chyba tak wcześniej dojechałeś, co mnie te wilki w plecy dopierdoliły. O, zając. Co ty jesteś? A ty jesteś elitarny wojownik. To może dlatego mi tak najebałeś? Niby elitarny, a taki kurwa głupi. Nie wykonuje jego najlepszego ataku swojego. Czyli kurwa młyńca. Popierdolonego. Nie no, jakoś to idzie. Tylko ich jest tutaj naprawdę kurwa setka? Z autentycznie 300 kurwa orków, którzy pilnują tej pieprzonej bariery. Wyczyszczenie tego jednego obozu to już zajmuje w chuj czasu. Ja autentycznie rozważam po prostu zajęcie się tym poza nagraniem. No to jest fajny sposób na picie sobie dużej ilości expa. Ale żeby wam to na nagraniu tak was męczyć, no to naprawdę tutaj mam... No właśnie, kończę właśnie odcinek. A tak naprawdę nie wyczyściłem niczego.
No ale radzę sobie jakoś tam. Więc może pójść do tego Vanguardu nie byłoby takim złym pomysłem wcale. Faktycznie bym sobie tam poradził. Dobra, dajcie mi jeszcze jednego orka, zabijemy gnoja i skończymy na tym odcinek. O, on nie ma tej wielkiej, długiej pały, więc... Co? Więc może będzie bardziej sensowny do walki. Kiedy dało się mu no ładnie najebać. A też elitarny chuj. Ale też pewnie będziesz wykonywał atak młyńcem. Jesteś orkiem, więc masz prawo do wykonywania takich pokurwionych ataków. No oczywiście, że tak. A przynajmniej nie masz zasięgu, kurwa, czterech orków. O. Masz, nie żyjesz. No to jest naprawdę kopalnia expa, ich jest tutaj w pizdu i jeszcze trochę. Jak patrzę na te chatymki, jeżeli przy każdej chatymce jest tam taka obrona, jak tutaj przy tej, no to tutaj z kilka tysięcy dobra expa. Uuu, znalazłem moją watachę chujów, które mnie wcześniej dojechali. Ja sobie z wami tak poradzę, tak po prostu na pałę. Pewnie nie. Mam większy damage, ale HP nie mam więcej. Nie, to nadal muszę wyciągać te jebane wilki, kurwa, czy ja już nie mogę być śmiertelny i po prostu wchodzić w grupę mobów i je wszystkie, kurwa, kosić. Chodź tu, gnoju. Oddzieliłeś się od stada, więc się na tobie wyżyję. No, to piochu. Dobrze. Ale mamy 47 minut odcinka. Ja tutaj muszę zakończyć odcinek, jeszcze mam 20 do nagrania, ale to później się za to zabiorę. Tak, jest... Druga w nocy, a ja mówię, że później się zabiorę za nagranie. No, to tak wygląda moje życie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to rozważcie, to jest twoje łapki w górę. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć!